Poza mitologią, folklorem, snami, moją największą inspiracją jest natura, z której czerpię energię i która bardzo mnie uspokaja. Motyw przemijania bardzo często można spotkać w moich pracach. I tak na przykład w instalacji For the Love of Nature kamienne spirale znikną przy pierwszym przepływie. Apoteoza mitu, te właśnie boginie na skórach, to są dla mnie jak gdyby właśnie pierwszym powrotem do figuracji po naprawdę kilku dobrych latach już niepraktykowania w ogóle takiego typu malarstwa. Powrót do formy przede wszystkim, do treści, już nie tylko symbolicznej, ale także właśnie takiej rzeczywistej. Także to jest jak gdyby kolejny duży projekt, który na pewno ma dla mnie jakieś takie ogromne znaczenie. Pamiętnik był dla mnie o tyle ważny, że mnie wyzwolił, a wyzwolił mnie właśnie od jakiegoś takiego mojego własnego dramatu i zachłysnięcia się geometrią i czystą abstrakcją.